No, serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj znowu się spóźniliśmy na przylot gołębi, ale to była nasza wina, bo się chyba nie dogadaliśmy dobrze, czy 250, czy 350. A tu przyjechaliśmy do kolegi Jakuba w Czarnej Wodzie. On widzimy po sąsiedzku od nas lata. Pierwszy raz tu jesteśmy. Tu przyjechaliśmy z kibicami. Właśnie lot się odbywa z odległości. Z jakiego odległości, Jakub, się odbywa lot? No właśnie, 300 coś, to mają ogromny... Widzimy dla zdrowia, bardzo dużo kolega robi, no, trzymając papierosa, o. Tak, że widzimy. To powiedz nam jeszcze raz, o której wypuścili, 6.20? Tak, 20.00. 20.00, jest godzina 8.00. 8.00 ile? 8.52. 8.52, czyli bardzo szybki lot, 2 godziny 30 minut, a 300 km, tak? No to bardzo szybko. Ile gołębi dałeś na lot? 29 sztuk. Ile już masz? No tutaj Jakub ma fajne miejsce, bo ma, jak się nazywa, drutów żadnych nie ma, nic. Lotujesz tutaj od niedawna, tak? Drugi, trzeci sezon? Trzeci? Trzeci? Trzeci, o, widzimy. Popatrzymy sobie, tutaj widzimy, mamy też kolega, widzimy na Wizjonej leci, podejdziemy tam sobie zobaczyć. O, tutaj widzimy w zegarze, ile ma tych. Kabel się sprawdził? Dobrze, bo pożyczyliśmy koledze nasz kabel, bo my na młode będziemy lecieć, ale w międzyczasie to się załatwi. Tu mamy teraz PL74, to są jeszcze na obrączkach ze Starogardu Gdańskiego. Tak, ja mam wszystkie na Starogardzie. A czemu? Teraz dopiero... Aha, bo my mamy właśnie, bo tutaj właśnie lotujemy w oddziale, teraz wspólnie będziemy w oddziale. Widzimy tam, kurczę, ładnie kogutek pieje sobie, lotujemy w oddziale 0426 Chojnice Człuchów. Ale to jest dopiero od tego roku, bo w zeszłym roku był jeszcze oddział 0299 Czersk, teraz już go nie ma. Został przyłączony tam do tego oddziału Chojnice Człuchów. O. A ile tych gołębi, mówisz, przyszło teraz? Ile już masz wszystkich? No, jeszcze nie powiedziałem, kolega Jakub Machola, bo się źle nie przedstawiłem, a my tu przyjechaliśmy właśnie sobie pokibicować, zobaczymy. Ale szybko jest bardzo, nie? Kurde. Rozmawialiśmy przed chwilą ze Zdzisławem Lademanem, oni też mieli lot dzisiaj. Zdzisław dał 64 gołębie, 55 już miał, też bardzo szybki lot jest. Arek Konieczny też, jak dzwonił, mówił, że bardzo szybko dzieje, było ponad 100 km. Tutaj chyba nawet ze 120 wyjdzie, nie? Czyli 2 godziny 20 minut, a ile? 300 km? 42, no tamten, tak? Skąd? Obaskowo, no kurde, to jest... A ile ty, nie pamiętasz, jaki masz tu pomiar do gołębnika? Nie, ja musiałbym spojrzeć. Ale ja kurde, ale super szybki, kurcze, nie? My to planowaliśmy tak o 9 się zjawić, no widzę, my musimy teraz zawsze brać poprawkę. O, przylatują. Tak, dzisiaj jest silny wiatr. Tutaj jeszcze rano troszeczkę popadywało, ale tutaj już przestało teraz. Takie zachmurzenie jest, jakie jest. Widzimy to teraz. To ja może ten kogut go przywołuje zamiast ciebie, co? One go słyszą z daleka. Tak, ale, one są chyba przyzwyczajone do niego, co? Krąży, krąży tutaj gołąb. No i czujemy, słyszymy w każdym razie w mikrofonie ten wiatr. Przypominam, jest o drugi, jesteśmy w Czarnej Wodzie. Widzę, masz pomalowane im od spodu skrzydła, tak? Ale już są przewiane, bo już wracają z panem. No. Ja jest smarowany, ale już teraz nie maluję tego, bo to nic nie daje. Próbowałem. Lepiej wie, że nic nie malowane. No Radek, niedługo może my też, u nas też będą przylatywać na młode, nie? Zobaczymy wszystko. Jak to będzie, bo będziemy trenować, jeszcze przed nami dopiero, o, długa, długa droga, zobaczymy, ale mamy też inne gołębniki, na które będziemy też patrzeć, zawsze miło przyjechać do kolegów, popatrzeć, jak te gołębie wracają, widzimy, praktycznie nie zmęczone są w ogóle. Na jęczmieniu. Co? Na jęczmieniu. Znaczy, ty to czekaj, bo to jest to, jaka to jest, lekkostrawna jakaś? Super dieta, nie? Od kogo? Z jakiej firmy? Goldwings. Goldwings.
sprawdziła mi się w zeszłym roku i w tym roku. Też używasz. Tak. Tutaj masz gołębi, cała hodowla twoja ile liczy? 70. 70, a młodych ile masz przygotowanych w tym roku? Przygotowanych jeszcze nie mam. Przygotowanych bądź. Takich co? Nie wypuszczasz jeszcze żadnych w ogóle? Nie, jeszcze w ogóle nie. A ile masz młodych tych tutaj? No tak, około 30. Nie chcę za dużo w tym roku. Jesteś uparty, nie chcę zajść. Co? Ja już wyszedł. A wyszedł już? Wiesz, jak on tam im jedzenia pewnie w karmikach nie dał, nie. Tutaj, a tutaj ich judzi w tej puszce, na jęczmieniu głodne, to biorą jak się nazywa ten, to wychodzą wtedy do tego to dźwięk. Teraz zobacz, on tam im na anteny rzuca też jeszcze, widzę jęczmień, tak? Patrz, kurczę. Ale to jest ciekawe, czy to jest luzem sypnięta, czy jakoś przyklejona może. Że wiesz, nie mogą poskubać. O. No nic. Tutaj widzimy, jesteśmy w ogóle tutaj na skraju Borów Tucholskich. Tu mamy piękną okolicę, wszędzie są lasy. Ładnie tam jest rzeka, tu zaraz... Kto miał w czerwcu pierwsze gołębie? Kto? 34, Grzymbelski. Grysza? A, paczko. Jako pierwszy na naszej tam grupie. Zgłosił. No. Ja tu miałem 42, czyli 6 minut później. Dobrze. No ale masz 10-15 km dalej gołębi. 10 km gdzieś około. 10, 15 nie ma to tam. 8, no tak nawet mniej trochę. 10 mu, panie Meca. Nie. O, nie, to bocian, tu nie, to myślałem, że. Bo tu pięknie bocian leci. O, to. Ciekawe u kogo w tym, u kogo przy nadziei będzie. Radek, u ciebie? U Mietkach to chyba już nie, ale jeszcze może być u Jakuba, nie? Co? A nie, ja nie mówię, że tylko chodzi mi o to, co on zwiastuje, ten bocian, nie? No nic. Popatrzymy sobie, czekamy. Ile masz wszystkich gołębi? Ile? 9. Z 29, czyli 20 sztuk jeszcze potrzeba. Na razie inni jacyś koledzy z oddziału tam nam zgłaszają, czy nie? Nic nie wiem, teraz może. Romek mówi, że się jak coś będzie. Zobaczymy. Dużo hodowców dawało teraz na lot, jak byłeś wczoraj na koszowaniu? 1500 gołębi, z czerska. Z czerska, samego. A mamy teraz oddział jeszcze połączony z ten właśnie... My tu jesteśmy jako sekcja teraz już, także dużo gołębi będzie na pewno. Tam w Czersku jest, w Chonicach jest ponad 100 hodowców tych wcześniejszych, także jest. Będzie dużo. O, jest, o, jest. Tak, i też przewiany już z niego kierunku. One już, no. Są, one już są przewiane. No. Mhm. Tu wolierę budujesz, widzę. Tak, teraz płot. Mhm. Tutaj od początku masz gołębie, jak zacząłeś lotować, czy wcześniej gdzieś miałeś, przeniosłeś po prostu się? Dziko? No. Znaczy to co złapałeś, tak? To co złapałeś, tak? Aha. Czy złapałem? Ci żartuję przecież. Jeszcze jest jeden? Jest kolejny. O, jest. A nabywałeś jakieś tam gołębie teraz w ostatnim czasie, żeby tutaj sobie do hodowli, co tak cię zaintrygowało, zainteresowało, że sprowadziłeś skąd gołębie? Gołębie skąd sprowadziłem? Od kogo? Od hodowców. Ale dobra, ale tutaj z okolicy, od nas tutaj gdzieś? Tak. Trochę tutaj od tego hodowcy. Od Mietka, tak? Chyba, no, Mietka, tak. Trochę stalić, trochę. No tak zewsząd, nie? Patrzę sobie i selekcjonuję. I... W zeszłym roku lotowałeś to też tutaj w oddziale? Tak, 9 hodowców. No młode, nie? Bo na stare to było tak asekuracyjne. Chyba jastrząb jest, bo on leciał mocno. No, to normalną by było rzeczą. O, ten się odbił w końcu. Jaskółka. O, tu jest gołąb, tak, widzimy, lata, krąży. Wiatr tu nam wieje, na pewno słychać to w mikrofonie, ale to nie będzie dużym problemem. Zresztą widzieliśmy bardzo dobrą prędkość, te gołębie mają później na listach. Zobaczymy sobie, jak tutaj koledze Jakubowi te gołębie... Półpocztowe tak zwane. Półpocztowe? Aha, tak. Będą dowodów. Ale to nie muszą być. To nie chodzi o to, żeby kwit miał papier, chodzi o to, żeby znałeś pochodzenie tych gołębi. Znać. O, to jest moje pochodzenie, to jest one się tutaj wszystkie. No to. Przez to tak.
Tańczy. Na głodnego szły, jeszcze nie. Ty to może właśnie dlatego, że jestem myślał, kurde, co my będziemy wracać, jak tam nic nie ma, siądziemy sobie gdzieś w polu, coś pojemy konkretnego. Może tak jest jeszcze, taką filozofię mają one. Nie, tam widać, są w dobrej kondycji. Praktycznie zmęczone nie są nic. Jak byłem na treningu w Kielcinie, to wiatr tak mocno wiał. Tam pod Tucholą? Nie mogły z klatki wyjść. No w końcu pierwszy lot, nie, u Jasia Bochęczaka byliśmy w zeszłym tygodniu. To wtedy obserwowaliśmy, też spóźnieni. Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj pierwszy raz, tutaj w okolicy u nas, nawet fajnie, bo bliziutko mamy teraz. Będzie komu kibicować, niedługo będziemy też mieli swoje, mam nadzieję, jakieś gołębie do kibicowania, także będzie. Tak, tak, postaramy się zawsze. Chwilowo mamy dość, tego gołębnika już nie będziemy dokładać. Ale będziemy jeszcze inne gołębniki obsadzać, tak żeby tego kibicowania było jak najwięcej. No. O, i przyleciały trzy kolejne, teraz te krążą. Nie przylatują w grupach, to jest chyba pierwszy raz, to tak więcej przyszło, co? Że trzy, bo tak po jeden, dwa przyszły tylko, nie? No, ale ja mi tak grupami nie przychodzą, nie wiem dlaczego. Jeszcze nie siadł, o, na kolejny. Siadło 20 na raz, to jeszcze się nie zdarzyło. O, pięć jest teraz. Ale to się nie poderwały żadne z tych, co były na klapach? Nie wyszły, nie, pięć sztuk. To razem z tymi to już będzie około 16 gołębi, 17 jakby te siadły, nie? Jesteśmy na locie. O, leciał? Tak. Ja gadałem przed chwilą z Zdzisławem. Taki 150 km mieli lot. No, wchodzą sobie. Ty metodą latasz w samce i samice wszystko, tak? Czy nie? Jeszcze tak. Znaczy się one są już rozdzielone, ale... Mhm. Patrz tam się... Są już rozdzielone, ale... Aż mnie ciekawi zobaczyć listy teraz, bo ciekawi mnie zobaczyć, jak będzie ta odległość między gołębnikami, bo my tak pierwsze gołębniki chyba z tego oddziału są w czarnym, a ostatnie tu właśnie są w czarnej wodzie, to jest 100 km prawie. Zobaczymy później na listach dokładnie, ale myślę, 100 może nie ma, może 80 linii prostej będzie. To jest bardzo dużo, no to na młode to już w ogóle, to przecież zobacz, tam będą pierwsze loty gdzieś 130, 120, tutaj będzie prawie pod 200. Tutaj taki materiał jest w czarnej wodzie, że my je wszystkie ściągniemy tu. Tak, tak, właśnie. To my chyba na piwo i na te rozrywki. To bardziej. Ej, Kuba, skąd ten lot był? Zaraz za granicą. Na granicy dajmy na to, no. Gdzieś tam z granicy niemieckiej. No. Za granicą. To zobaczymy. Ja nie sprawdzałem, jakiś selekcjonowany materiał. No, właśnie. O, patrz, się schował za tam. O nie, tu już jest, widzę. Chcesz piwo? Nie. Stres. Jaki stres? Tam nie przesadzajmy ze stresem. Gdzie ten gołąb? Co? Ile tam jest już w zegarze? Z 17 czy 18? O, taki ładny, ciemny, taki czarny prawie. Jego ojciec mi zwiał na spodu. Co to zwiał? A co to był? Czyli to był? No. Daleka go odbiło, przechodził obok. Przechodził na antenie. To był 17. 17, no. To 17, to jeszcze 12 zostało. Co to jest? Co to, drawca?
Tego, który wchodził przed chwilą, brat bądź siostra. A brat, myślałem, że draft powiedziałeś. Aha, bo tak, ty, taka sama barwa nawet. A nie wiesz, z jakich to było gołębi? Ten mówisz czarne niemieckie? Nie, nie mam pojęcia. Aha, bo na tym. Bo czekaj, czekaj, bo na rynku jak te od tych łapaczy kupuje, to nie ten. To... Nie, nie, żartuję. Jest taki jeden pan. O. Siedzi sobie tam. Trenuje się często? Teraz? Nie, w tym roku mało było. Mało? Mało, no. Mało jest. Nie, ale za młodego, za to idzie, ale... Idzie, ale to nie do ciebie chyba. Nie, nie, to co? Nie, sam, ja za młodego taką selekcję robię, że... Z 80 zostaje 30. Aha. No. Ale one wtedy już. No to są te ptaki. Nie? Widać. To są wyszły, nie? Te. Tak. No. Nie jestem przygotowany, nie byłem do końca, bo nie mam tam drutów założone. Właśnie tak na luzie, jak się podchodzi, się dobrze lotuje, bo ja można się. Że tak powiem, właśnie. Miło spędzić czas z kolegami. To hobby nas łączy. O. Ja ci puchar dam jakiś jak chcesz, tam ja mam tam różnych tych. Przyjedziemy następnym razem, to przywieziemy. Dyplomy jakieś wypiszemy ci też. O. Ja pamiętam, tak już nie powiem u kogo, ale takiego hodowcę w jednym oddziale, już ten oddział nie istnieje, był taki oddział Sopot 073. I tam to był taki kolega jeden, nie powiem nazwiska, bo mu się jeszcze może obraził, ale on dostał kiedyś dyplom dla tak zwanego, i nie mogłem do tej pory nie wiem, co to było, najaktywniejszego gołębia. Najaktywniejszy. Najaktywniejszy. Teraz jak to interpretować, to każdy musi sobie sam... Mam z tej hodowli też gołębie. No widzimy. Dobrze. Nie, nie, chyba nie masz. Nie? Ja wyłączę teraz kamerę, ci powiem z jakiej. Cały czas tu jakieś gołębie nam dolatują. Pojedyncze sztuki do tych 29. Które się będą tutaj, które były wysłane na lot, jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale... Dzień zostało w domu, bo były takie niedomagające. A powiedz ten, a o której mamy otwarcie zegarów tam? O 19. No to sobie wtedy zobaczymy, na listach też zobaczymy. W oddziale tutaj 0426 Chojnice Człuchów bardzo szybko są te wyniki, bardzo sprawnie liczone, także będziemy sobie mogli zobaczyć na stronie, jak te gołębie kolegi Jakuba Machola. Dobrze mówię? Żeby nie pomylił, nie? Właśnie, żeby jak przyleciały. Samiczka? Gołębie masz widzę stosunkowo młode, bo jak mówisz, że trzeci rok lotujesz dopiero, tak? To najstarsze dwulatki? No. Zostałem 17 młodymi, 15 skończyłem w pierwszym sezonie. No. Zgubiłem w sumie dwa młode i też ładnie pomyślałem. Sam tu się hodowlą zajmujesz, czy ktoś ci pomaga? A pracę jaką masz, taką, że dużo czasu możesz poświęcić gołębiom, czy nie? Mało? Mało, właśnie o to chodzi. Mało. Musimy Radek podpowiedzieć. Gdybym się przyłożył do tego bardziej, to byłoby jeszcze lepiej, ale... Nie no, my dyplomów i pucharów przygotujemy na następne spotkanie, także spokojnie przywieziemy. O, co. Ona będzie tutaj. A, bo tu masz, bo ten, nie, tam są w środku połączone? Nie. Bo w sumie było tylko jedno wejście wcześniej, był tylko ten belg, nie? Ta belgijka, no. Tak. A w ogóle wcześniej to nie było tej wojlary, tylko od razu chodził w gołębi, nie? Aha. To antenę miałeś wtedy gdzie? Tak jak tam właśnie zrobione? Tak, tyle że tam, przy tamtych wejściach, które są do gołębnika, nie? No patrzymy teraz ile jest? 21, no to 8 sztuk jeszcze. Pomału będziemy kończyć tutaj filmowanie, coś jeszcze chwilę zostaniemy, jeszcze porozmawiamy. Tutaj się z kolegami jeszcze skonsultujemy troszeczkę, tak przy, o tam widzimy co oni mają w dłoniach. Także będziemy tutaj sobie patrzeć. Bardzo dziękujemy tutaj za emocje.
Szkoda, że się spóźniliśmy, bo się nie dogadaliśmy. Ja byłem pewny, jak wczoraj mówię, że ty mówisz 350 kilosów, ja myślałem. Nie, no ale pisałem, że... Że inny? Macie się spieszyć. Właśnie, to on mi szybko zadzwonił, no ale to nic. Grunt, że do mnie też? A ja to musiałem go umieć przy łóżku, to ja nie zwróciłem... Że... A to nie, to ja wtedy coś przy komputerze siedziałem, to nie zwróciłem uwagi. Także bardzo dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.